Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam coś, co bardzo mnie zaciekawiło. Na rynku jest mnóstwo filmów z udziałem tego urządzenia, ale jest ono w Guitar Center, dlatego postanowiłem, że przejmę je na tapetę tutaj do mnie i zobaczymy mniej więcej, tak bazując, tylko przeskakując przez pewne presety, którymi sobie tu będę kręcił, co to urządzenie nam daje i jakie możliwości możemy z niego wyciągnąć. A tym urządzeniem, żeby była jasność, jest syntezator z Bossa, model SY1. Naprawdę top. No i zobaczymy, jak to działa. Na start zobaczmy, mamy tu jakieś, co to jest? Jakieś organy. Jest to dość zabawne. Zobaczmy inną wariację. Lekkim hamondem śmierdzi. Powiem Wam, że latencji jest lekko odczuwalna, wiadomo, że to musi przetworzyć, ale przetwarza po kablu i bardzo szybko to działa, bardzo skutecznie. Pięknie! Zobaczmy, co tu... O, możemy rozjaśnić ten... Zrobimy w drugą stronę. Dużo dołu, mam na środek, a zobaczę jeszcze, co robi ta częstotliwość. Niesamowite, tak jak w Hammondzie przy zmianie tych różnych potencjometrów albo przełączania tych takich suwaczków, wszystko tutaj ma wpływ na wszystko tak naprawdę, czyli jesteśmy w stanie ogarnąć, ale zobaczmy coś, może jest tu coś ciekawego, takiego zupełnie innego, nie wiem, zobaczmy. Niesamowite. No dziwne te efekty, straszliwie. Zobaczmy stringi. Dałoby się to, powiem Wam, wykorzystać w muzie, nawet do położenia sobie tych bazowych syntów pod spód, jak nie gramy na klawiszach. Zobaczmy pady. Nie jestem w stanie tutaj tego przerzucić. Pokazuję Wam tylko tak, jak firmowo to tutaj wygląda, żebyście mieli świadomość, że to po prostu fizycznie działa. Piszę, że możemy przytrzymać sound przy dociśnięciu tego. Sprawdźmy.
Aha, czyli możemy sobie przytrzymać i w tym momencie mamy ten sound przedłużony. Rewelacja, możemy go przytrzymać tak jakbyśmy korzystali z jakiegoś pedału ekspresji w syntezatorze. Moi drodzy, mamy w tym urządzeniu output, send, input, wejście na dodatkowy pedał ekspresji, jeżeli byśmy taki chcieli zamontować. No niesamowite tutaj są możliwości, można by było przy tym siedzieć godzinami. Tak pierwsze wyrywkowe rzeczy Wam tutaj odpaliłem, ale z tego co widziałem w internecie, to masa dobrych rzeczy jest do zrobienia na tym urządzeniu, dlatego mamy go u nas w sklepie. Polecam zapoznać się z tym urządzeniem, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.